Witam Was bardzo gorąco, moje kochane skarby, w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o witaminie C w formie sap i również po raz kolejny będą odgrzewane kotlety. Czyli przypomnę Wam produkt, który był przeze mnie opiniowany w czerwcu, pod koniec maja tego roku. I on w dalszym ciągu jest moim ulubieńcem. Jest jednym z wielu ulubieńców, ale jest tym ulubieńcem. Dlaczego? Jest bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o wyrównanie kolorytu skóry, o rozświetlenie, o rozpromienienie, o rewitalizację, o działanie, przeciwstarzeniowe, takie działanie stymulacyjne. Naprawdę ta skóra wygląda pięknie. W skrócie Wam powiem, pięknie po tym serum po prostu. Ja je mam obecnie na twarzy i ten Glass Skin zawdzięczam tylko i wyłącznie temu preparatowi. Powiem Wam szczerze, że jeżeli się nie wysypiacie, prowadzicie bardzo stresujący tryb życia, śpicie bardzo mało, Wasz koloryt skóry jest taki ziemisty, skóra jest taka poszarzała, widać, są wyraźne bardzo mocno oznaki zmęczenia, ten preparat dla Was będzie odpowiedni. Jest to temat bezdyskusyjny. Jest to produkt, który można stosować pod filtr w dziennej pielęgnacji, jak i również można go stosować w nocnej pielęgnacji. Nie mieszacie tego produktu w metodzie kanapkowej, a w życiu z kwasami, z retinolem, z tripeptydem miedziowym, z odmianą inną witaminy C, czyli na przykład z kwasem askorbinowym i tak dalej. Nie mieszacie tego. I nie mieszacie tego produktu również z peptydami sygnałowymi, ze względu na to, że witamina C w formie sap destabilizuje peptydy sygnałowe. Ale przygotowuję dla Was taki odcinek właśnie, co z czym łączyć, dlaczego, gdzie i jak. Choć taki odcinek już był na kanale de facto, ale zrobię Wam jeszcze taką jedną przypominajkę. Także preparat, który przedstawię, jest odpowiedni dla każdego typu skóry, nawet dla skóry trądzikowej, ze względu na uzupełniające składniki czynne zawarte w tym preparacie. Jest to produkt genialny, jest dostępny w Hebe i jest warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Mianowicie jest to serum Biolik z witaminą C w formie sap. Jeszcze teraz Biolik wypuściło serum do twarzy z retinolem z tej serii. Skład jest tragiczny. Mamy tam kancerogenny antyutleniacz, jakim jest BHT. To serum tylko jedynie z portfolio całej marki Biolik ma genialny skład. Tylko to serum. Jest to dokładnie skoncentrowane serum z fotostabilną witaminą C i niacynamidem. Witamina C w formie sap, czyli sodium ascorbyl fosfat, jest to taka nazwa w definicji INSI, jest to najsilniejsza forma witaminy C w takiej formie uwolnionej, bo zaraz po niej jest oczywiście tetraizopalmitynian ascorbylu. Witamina C w formie sap wykazuje bardzo silne właściwości przeciwsmogowe, żeby smog nie działał negatywnie na naszą skórę. Stymuluje syntezę włókien kolagenowych, elastyny, kwasu hialuronowego, fibroblastów, jak i również silnie pobudza naszą skórę do uruchomienia procesów regeneracji. Czyli to serum, kolokwialnie mówiąc, jest spowalniaczem procesów starzenia się skóry. Ono wpływa na przebarwienia, ale ono nie wpłynie na przebarwienia bardzo intensywnie. Ono wywoła w tych przebarwieniach lekkie rozjaśnienie, lekkie zmiany w tych przebarwieniach, ale ich nie usunie całkowicie. Nie ma takiej mowy. Aby całkowicie pozbyć się przebarwień, pielęgnacja musi być skoncentrowana, połączona z zabiegami. Od razu mówię o tym, że kosmetyki do 100% same nie usuną przebarwień. Mogą to zrobić tak maksymalnie do 60%, ale te 40% trzeba się już poratować gabinetami. To serum ma bardzo złożony skład, ponieważ mamy od razu po wodzie właśnie sodium ascorbyl fosfat, czyli tą witaminę C w formie sap. Mamy niacynamid, czyli substancję, która od razu będzie tutaj regulowała funkcjonowanie gruczołów łojowych. I z witaminą C tetra i z witaminą C w formie sap niacynamid może być stosowany. Niacynamid nie może być dodawany do produktów z kwasem ascorbinowym, ponieważ powoduje silne właściwości drażniące. Później po niacynamidzie mamy nośnik przenikania, mamy wyciąg z papai, mamy wyciąg z jabłka, mamy wyciąg z winogron, mamy zagęstnik, regulator lepkości, humektanty, czyli glukozę i fruktozę, witaminę E, inulinę, prebiotyk i disodium etta chelator, on jest ok, tetrasodium etta i trisodium etta, to jest zło, disodium etta jest ok, fenoksyetanol, czyli niestety ten produkt nie będzie komplementarny dla kobiet w ciąży i on ma ciemne
Opakowanie. Czyli wygląda tak. Jest to serum, które ma pojemność 20 ml, ale jest to serum bardzo wydajne. Naprawdę Wam powiem szczerze, że chyba teraz nie odkręcę. Nie odkręcę teraz, bo mam za tłuste ręce od kremu do rąk i teraz nie ma mowy, żebym ten produkt odkręcił. Ja to serum wykorzystałem już w 3 opakowaniach. Jak najbardziej mogę Wam powiedzieć, że robi robotę, jest skuteczne w kwestii rozjaśnienia, wyrównania kolorytu skóry, działania przeciwzmarszczkowego, stymulującego, silnie naprawczego, silnie regenerującego. Jak najbardziej jest ono w pełni skuteczne. To serum. Szkoda, że marka Biolik nie popisała się, jeżeli chodzi o składniki w innych produktach, ponieważ marka ma potencjał do tworzenia genialnych kosmetyków, czytaj to, ponieważ to serum jest idealne, ale reszta produktów, szczerze, tak czysto szczerze, nie dotknąłbym ich nawet kijem. Naprawdę bardzo mi przykro to mówić, ale niestety tak jest. Mimo tego, że to serum ma 20 ml tylko i wyłącznie, jest bardzo esencjonalne i wydajne. Nawet całej pipetki nie nałożycie na skórę. Pół wystarczy. I Wasza skóra w przeciągu kilku minut jest rozpromieniona, wyrównany koloryt, wyrównana struktura skóry. Skóra bije takim zdrowym glow, rozświetleniem, rozpromienieniem, po prostu wygląda bardzo zdrowo i tak się czuje. Także jest to serum bardzo silnie stymulujące, takie rewitalizacyjne, takie regenerujące, wręcz pobudzające skórę. Także bezdyskusyjna kwestia, to serum jest dostępne w Hebe, można je kupić online. Z tego, co mi się obiło o uszy, to też ma być w Rossmanie, także liczę na to, że ono też będzie w Rossmanie, bo szczerze powiedziawszy, ja tak trochę za tym Hebe nie przepadam, nie? Ale to jest taka moja personalna opinia. Bardziej preferuję Rossmann ze względu na to, że w Rossmanie pojawia się naprawdę cudowność, cudowne marki kosmetyczne się pojawiają i naprawdę bardzo fajne produkty. W Hebe też jak najbardziej, ale jakoś ja tego Hebe nie lubię, wiecie? Ja zauważyłem, że troszeczkę Hebe przekłamuje na cenach produktów, ale to jest temat na odrębny odcinek. Także jak najbardziej, jeżeli macie skórę nawet naczynkową, bardzo wrażliwą, z rumieniem, trądzikową, chcecie zadziałać antyoksydacyjnie, stymulująco, regenerująco, naprawczo na swoją skórę, jak najbardziej tak. I teraz pewnie pojawi się pytanie, czy mogę nałożyć to serum pod oczy? Ja je nakładam i nie mam żadnych właściwości drażniących. Ja wszystko nakładam pod oczy i mnie nic nie drażni, ale jest to kwestia dość złożona i indywidualna, ponieważ to, co u mnie nie występuje, może u Was wystąpić. Także możecie zrobić sobie próbę, aplikując to serum pod oczy i jeżeli nie zadzieje się nic, śmiało używajcie, jak najbardziej, ponieważ nasza skóra wokół oczu uwielbia witaminę C w formie SAP. I jej bardzo spektakularne działanie jest najszybciej zauważalne właśnie na skórze wokół oczu. Także jeżeli się nic nie będzie działo, możecie używać jak najbardziej tego serum pod oczka, jeżeli się zadzieje, to tylko i wyłącznie do twarzy. Także ono w kartoniku wygląda tak. Bum, upadło. Wygląda tu tak. Taka wpadka przy nagrywaniu, ale to jest zupełnie normalne. Ja nie mam zamiaru tego wycinać. Także to serum wygląda tak. Polecam, podpisuję się pod nim, uwielbiam. Kto mnie ogląda od wielu miesięcy bądź lat, to wie, że to serum było wielokrotnie przeze mnie recenzowane. Także jeżeli Wam się filmik podobał, proszę o łapkę w górę i komentarz. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Buziaki wielkie, do następnego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.